Hej, tu Karolina, witam Was w ulubieńcach września i tak jak miesiąc temu zastanawiałam się, czy wyjazdy powodują, że tych ulubieńców jest więcej, czy pobyt w domu bardziej sprzyja długości tej listy inspiracji, to powiem Wam, że porównując sierpień do września, w tym miesiącu po prostu moja notatka ulubieńcowa rosła, rosła i rosła. No bo tak jak wiecie, ja sobie zbieram te wszystkie inspiracje przez cały miesiąc, zapisuję sobie różne właśnie książki, produkty czy miejsca, które chciałabym Wam polecić. I czasami, kiedy kończy się miesiąc, myślę sobie, kurczę, mało jest tych rzeczy, tak jak było ostatnio. A teraz miałam wrażenie, że przesadzam, że po prostu wszystko jest moim ulubieńcem. Także dzisiaj mam dla Was chyba z 10 różnych pozycji i zaczynamy jak zawsze od urody i w tej kategorii mam tylko jedną rzecz. Jest to krem, którego ja nie stosowałam jakoś szczególnie intensywnie, mimo że mam go chyba ponad rok i w ostatnim miesiącu wrócił on do moich łask i jest to rozświetlający krem z Recibo. Słuchajcie, nie pamiętam, co mnie skłoniło, żeby w ogóle go użyć. Ale generalnie, kiedy po wakacjach nasza skóra jest opalona, nie wiem jak Wy, ale ja nie przepadam za nakładaniem podkładu. Po prostu chciałabym, żeby ta cera była ładna i żebym nie musiała jej zakrywać niczym. Ale czasami tak się zdarza, że brakuje jej gdzieś tego naturalnego blasku i naprawdę ten krem jest super. Bo nakładam sobie taką jedną... I słuchajcie, tam na drzewie jest ta... wiewiórka. Nieważne. Wiewiórka. Wiewiórka. Wracamy. Nakładam sobie taką jedną pompkę po całej pielęgnacji porannej, po nałożeniu kremu nawilżającego, jak wszystko się wchłonie, po prostu rozprowadzam to na całą buzię i efekt jest naprawdę bardzo fajny. Raz, dwa, pięć i już mamy dział jedzenia i zaczynamy od Chemexa. Jeżeli widzieliście vlog z Grecji, to wiecie, że dostałam od mojego brata na urodziny Chemexa, czyli takie urządzenie do parzenia kawy, ale nie wiem, czy można nazwać to urządzeniem, bo jest to po prostu taka szklana jakby klepsydra, takie naczynie. Jest to jedna z metod alternatywnych parzenia kawy, której ja się dopiero uczę, ale naprawdę podbiła ona moje serce we wrześniu, bo parzenie kawy stało się swego rodzaju rytuałem dla mnie. Zajmuje to więcej czasu, wymaga bardzo dużo, może nie tyle skupienia, co uwagi, bo trzeba wszystko dokładnie odmierzyć, trzeba wszystko dokładnie zważyć, liczyć czas i jest to taka, tak jak powiedziałam, się taki rytuał, jest to cała taka procedura. Wtedy ja mam wrażenie, że bardziej delektuję się kawą i bardziej doceniam to, ile wysiłku kosztowało jej przygotowanie. A jak myślimy sobie o tym w ogóle, jak, w jaki sposób ta kawa znalazła się w naszej szafce, biorąc pod uwagę to, skąd przybyła, w jakich warunkach została zebrana, kto to zrobił, ile było tych pośredników, no to jest to już w ogóle inny świat. Ja polecam Wam też taką książkę, mam tutaj... Kawa Ika Graboń napisała tę książkę, polecam ją w Madrycie. Jest to super książka o kawie i o właśnie trzeciej fali kawy, czy o tych nowszych metodach palenia i parzenia kawy. Ale nie chcę robić tutaj wywodu na temat kawy, bo ekspertem nie jestem i dopiero się uczę, ale Chemex jest super. I drugi mój ulubieniec jedzeniowy to będzie przepis, który nie jest oczywiście mój i jest to taki patent, który popularność zdobył już bardzo dawno, ale ja po raz pierwszy przekonałam się ostatnio, żeby go wypróbować. I jest to mus czekoladowy z aquafaby. Czasami tak mamy, że łapie nas ochota na coś słodkiego, również mnie, i uwielbiam mieć w domu coś na deser. Najgorzej, kiedy nic nie ma i po prostu już naprawdę nie wiesz, co masz zrobić. Ja w każdym razie... Ja postanowiłam zrobić mus z aquafaby, bo miałam bardzo dużo wody po fasoli i stwierdziłam, że jej nie wyleję i muszę coś z tym zrobić. Jak w najprostszy sposób wykorzystać aquafabę i stwierdziłam, że to będzie mus czekoladowy. Słuchajcie, podlinkuję Wam jakieś przepisy, ale w większości są podobne. Mamy aquafabę, mamy... poczekajcie, muszę się skupić. Tak, mamy aquafabę, dosłownie kropelkę soli, tak, szczyptę taką mini soli i mamy rozpuszczoną czekoladę, czyli w sumie dwa składniki. I można też sobie to jeszcze dosłodzić, tam używam syropu z agawy. I zrobiłam dwa razy ten mus czekoladowy, w ogóle licząc żadnych proporcji, tylko kompletnie na oko. I wyszedł bajeczny. Raz wyszedł taki bardziej sufletowy, a za drugim razem wyszedł taki bardzo, bardzo, bardzo jak pianka, delikatny mus rozpływający się w ustach. Oba wyszły czadowo, więc jeżeli macie ochotę na szybki deser, nie chcę Wam się za wiele robić,
i macie na przykład na zbyciu wodę po jakiejkolwiek fasoli, po cieciorce, czy po właśnie u mnie fasoli, super Karo, to polecam. Nie wiem, czy wiecie, ale istnieje u mnie kategoria fitness, która nigdy nie jest poruszana, więc mam coś w kategorii fitness. Wyobraźcie sobie, że w tym miesiącu postanowiłam wziąć się za regularne praktykowanie jogi. Miałam w planie zapisać się na jakieś zajęcia, ale z moim grafikiem to nic nie wiadomo. W związku z tym postanowiłam zrobić to przez internet i na mnie nie wpływa nic lepiej niż jakaś narzucona rutyna, jakiś narzucony reżim i system. Więc postanowiłam wrócić do mojej ukochanej Yoga with Adrienne, która jest moim ukochanym youtuberem jogowym. I zaczęłam robić jej program True. Mówię zaczęłam, bo nadal on trwa, ale polecam Wam wszelkiego rodzaju takie iluś tam dniowe programy, są to 30-dniowe programy jogowe w internecie, bo nie wiem jak Wy macie, ale ja przez to, że czuję, że jest to jakby jakieś wyzwanie, które podjęłam i ono ma określoną liczbę dni i liczy się systematyczność, czuję większe zobowiązanie, żeby to robić i zaczynam dzień codziennie, no może oprócz weekendów sobie wtedy odpuszczam, od jogi. To jest super, bo tam są bardzo krótkie te treningi, a mnie się niestety nosi mnie od rana, może tak. Ja się budzę, od razu bym coś zaczęła robić. Więc to jest tak 20-25 minut i naprawdę Wam polecam, to jest ten najnowszy pakiet True. I co, yoga jest super, studia jogi są drogie, więc możecie spróbować zmotywować się w domu. Proszę Państwa, czas na dział książki. Jeżeli słuchacie mojego podcastu, to usłyszeliście w odcinku z Szymonem, że polecamy książkę Jak nie umrzeć przedwcześnie i to jest książka, którą ja przeczytałam właśnie w tym miesiącu. I teraz uwaga, trochę skłamię, mówiąc, że przeczytałam, bo przeczytałam jej połowę. Książka po angielsku nazywa się How Not to Die i jej autorem jest dr Michael Greger, który jest w ogóle guru, jeżeli chodzi o dietę roślinną, jest lekarzem amerykaninem, który założył stronę nutritionfacts.org. Ma też podcast, ma kanał na YouTubie i mężczyzna autentycznie jest człowiekiem, który zajmuje się tym, czym się zajmuje z powołania i jest naprawdę ogromnym autorytetem, jeżeli chodzi o dietę roślinną i to jest osoba, której ja ufam. I zakupiłam z rok temu, no może przesadziłam, z pół roku temu jego książkę How Not to Die, o tym, jak można zatrzymać lub cofnąć najważniejsze choroby, które są powodem, jakby top choroby, które są powodem śmierci w Stanach Zjednoczonych przez jedzenie. I książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza z nich to jest analiza tych chorób i jak można je wyleczyć jedzeniem, a druga połowa to jest jego Daily Dozen, czyli 12 grup produktów, które on w różnych proporcjach, tam jest wszystko wymienione, je codziennie i zaleca, żeby każdy jadł codziennie. I ta druga część właśnie to jest analiza każdej z tych grup, typu ciemnozielone warzywa, orzechy, siemielniane, owoce jagodowe, także są różne kategorie. Jest tam wszystko przeanalizowane, co to daje, jak to jeść, jakie są najlepsze, w ilu porcjach. Także no, niesamowita książka. Słuchajcie, ja się przeraziłam, że ona jest taka gruba, bo jest strasznie gruba. Ale z 200 stron to są same źródła. Każda rzecz, którą ten człowiek mówi, wszystko do czego się odnosi, ma mały indeks i jest po prostu poparte jakimiś badaniami. Także jeżeli Was interesuje ten temat, serdecznie polecam. On teraz też wydał książkę kucharską na podstawie jego jakby zasad odżywiania. Tego jeszcze nie mam. Jeżeli chodzi o film, to obejrzałam w tym miesiącu bardzo, bardzo dużo filmów, ale ja zawsze staram się wybrać dla Was film, który naprawdę uważam, że trzeba obejrzeć. I teraz mam trochę taki dylemat, bo nie polecam Wam żadnego z tych filmów takich typowych, dobrych filmów kinowych, telewizyjnych, które widziałam, bo chcę Wam polecić inny film. Jest to film, który obejrzałam sobie ostatnio z moją mamą. Wybrałyśmy sobie go na tym Canal Plus VOD, tak zupełnie nie wiedząc o czym jest praktycznie. Wydawało się, że będzie taki film lekki, łatwy i przyjemny. Film nazywa się Ingrid wyrusza na zachód. Jest to film, który polecam wszystkim osobom, które są bardzo silnie zaangażowane w media społecznościowe. Jak wiemy, w dzisiejszych czasach bardzo dużo czasu spędzamy na telefonie. I często tak jest, że social media nas pochłaniają i angażujemy się troszeczkę za bardzo w życia innych osób lub właśnie w obserwowanie innych osób. I sama jestem też temu winna. I to jest film o dziewczynie, o Ingrid, która właśnie ma obsesję na punkcie ludzi. I wpada w obsesję na punkcie dziewczyny z Instagrama. Brzmi to strasznie trywialnie, brzmi jakby ten film był po prostu denny, ale po pierwsze jest bardzo ładnie zrobiony.
dzieje się też w ładnych okolicznościach przyrody. Gra tam też Elisabeth Olsen i naprawdę ma dobre przesłanie i jest ku przestrodze i jednocześnie nie jest tak, że jest takim strasznym jakimś filmem na creepie i w ogóle. Tylko jest tak miło zrobiony i to jest tak troszeczkę pół żartem, pół serio, ale mimo wszystko bardzo naświetla problem zależenia od mediów społecznościowych i za bardzo brania do siebie tego świata i odnoszenia do swojego życia osobistego. Trochę się tutaj zagmatwałam, ale jeżeli macie wolną chwilę, to obejrzyjcie. Szczególnie, myślę, młodsze osoby. To brzmiałam jak taka ciotka. Miałam tego ulubieńca zostawić na koniec, ale powiem już teraz, bo jestem tak szczęśliwa. We wrześniu udało mi się w końcu wrzucić mój podcast na Spotify. Woo! Także na Spotify możecie słuchać, możecie pobierać mój podcast. Nazywa się Karolina Subańska Podcast. Jeżeli ktoś nie wie, że prowadzę podcast, to już wiecie. No, możecie też go oczywiście posłuchać na iTunesie i tutaj na kanale. Ale jeżeli macie ochotę korzystać z aplikacji Spotify, bo jest to wasza ulubiona aplikacja, to was naprawdę zachęcam. Tylko bardzo was proszę o jedną rzecz. Jeżeli słuchacie mojego podcastu, czy to będzie Spotify, czy będzie iTunes, bardzo będzie mi miło, jeżeli wystawicie mu ocenę, napiszecie mu opinię, bo to naprawdę daje mi bardzo, bardzo, bardzo dużo, wtedy ten podcast może dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Uwielbiam prowadzić podcast. Jestem przeszczęśliwa, że go słuchacie, że chcecie więcej odcinków, że moi goście mnie odwiedzają. Ja bardzo lubię to robić i chciałabym, żeby to trwało jak najdłużej, dlatego liczę na waszą pomoc i od razu czasem w promo. Zapraszam was na mojego Instagrama Karolina Subańska Podcast. Też będzie podlinkowany, bo tam wrzucam informacje, będę wrzucała informacje o tym, kto będzie gościem, będę was pytać, kto ma być gościem, będę was pytać, jakie pytania chcecie, żeby zadać gościowi, będę wrzucała fotki z backstage'u i będę przede wszystkim odpowiadała na wasze wiadomości, na wasze riposty, bo jeżeli słuchacie podcastu, to zawsze oznaczcie mnie, wrzućcie mi zdjęcie, że właśnie teraz robię to albo to i leci podcast, albo wrzucajcie screena, bo to mi tak uszczęśliwia i ja będę to na tamtym koncie udostępniała cały czas. Nie wiem, czy zauważyliście, ale podcast ma nowe logo i podcast ma nową planszę. A to dlaczego? Dlatego, że miałam sesję zdjęciową w tym miesiącu i to była sesja, która też jest moim ulubieńcem, bo jest to sesja do magazynu VMAG. Ostatnim moimi gośćmi w podcaście były dziewczyny z VMAGa, czyli Lucja i Weronika. Polecam wam serdecznie naszą rozmowę. Po raz pierwszy miałam trójkę gości i moim zdaniem wyszło naprawdę super, że opowiadają właśnie o tym, jak prowadzić magazyn online, mówią o swoim motywie przewodnim bez przesady, czym jest życie bez przesady. Poruszamy bardzo wiele wątków związanych z weganizmem, a też związanym z takim świadomym życiem i nieco bardziej zdystansowanym podejściem do tych wszystkich etykietek, powiedzmy. Tak jak mówiłam, zdjęcie nowe do podcastu zostało zrobione przy tej sesji, którą wykonała Weronika i zdjęcia są po prostu przepiękne i znajdziecie je razem z wywiadem ze mną w najnowszym numerze VMAGa. Także odsyłam was w opisie do tego. Cała ta przygoda, możliwość bycia na okładce była dla mnie ogromnym wyróżnieniem i wywiad moim zdaniem wyszedł bardzo fajnie, super pytania, także też wam serdecznie polecam. Kolejny ulubieniec to wydarzenie, na które zabrała mnie moja mama. Jest to pokaz tanga argentyńskiego w Łodzi w Filharmonii. To jest rodzaj pokazu, na którym ja byłam parę lat temu, bardzo mi się oczywiście podobał, ale w Łodzi co wrzesień, tak mi się wydaje, są takie spotkania właśnie tanga argentyńskiego i my byliśmy na koncercie finałowym, który był po prostu przepiękny i poruszający. Jeżeli tylko macie możliwość wybrać się na pokaz tanga argentyńskiego, serdecznie wam polecam. Po pierwsze była tam orkiestra, która grała na żywo, był śpiewak, który śpiewał szok. I były cztery pary tancerzy z Argentyny, z Chile, z Urugwaju i było to naprawdę niesamowite przeżycie, pełna sala, owacje na stojąco, cudo. Mój przedostatni ulubieniec to będzie miejsce, ponieważ chociaż wrzesień był mocno łódzko-warszawski, to z okazji urodzin mojej mamy mieliśmy możliwość pojechać na mały wypad. I słuchajcie, moim odkryciem jest Ptasie Radio Brzozów, czyli wegańska agroturystyka. Mam taką książkę, taki album różnych agroturystyk w Polsce, który przeglądałam z moją mamą i stwierdziliśmy, że kurczę, chciałbym się gdzieś pojechać w jakąś agroturystykę. Patrzymy, a tu proszę, wegańska agroturystyka. Zerezerwowałyśmy i spędziliśmy cudowny weekend w Ptasim Radio. Jest to miejsce na Podkarpaciu, na bardzo, bardzo daleko, chciałam powiedzieć, na
wiecie czym. I jest to przepiękny dom pod lasem, cudownie urządzony w stylu takim właśnie wiejskim, ale bardzo na czasie. I przede wszystkim są śniadaniowe dekoracje wegańskie, cudowni gospodarze, naprawdę wspaniałe miejsce. Jeżeli szukacie ogór turystyki, jesteście weganami, to jest raj, absolutny raj. I teraz uwaga, ulubieniec bonus. Słuchajcie, dzięki Ptasiemu Radiu odkryliśmy coś genialnego, jedzeniowego. Wyobraźcie sobie, pasta bezrybna, pasta rybna, jak pasta z makreli, z dwóch składników, może trzech. Kupujecie tofu wędzone w Lidlu, takie wędzone w całości, blendujecie z sosem sojowym, wkrawacie trochę, wkrajacie odrobinę cebulki i macie pastę z makreli. Nie wierzycie mi? Trudno, musicie spróbować. To jest po prostu coś wspaniałego. I mój ostatni ulubieniec. Chciałam sobie tej nogę podciągnąć, ale mam piżamę na sobie, więc myślę, to jest tak jakby z życia youtubera. Siedzi sobie ładnie wyglądająca pani i na dole ma piżamę. No nieważne. Ostatni ulubieniec, słuchajcie, najlepsze na koniec, to jest moje spotkanie z wami. 20 września, tak jak zapowiadałam, tak też się stało, w Forest Design, czyli sklepo kawiarnio kwiaciarni na Mokotowie w Warszawie, zorganizowałam wyprzedaż mojej szafy, na którą przyszło około 60 osób. To było wspaniałe dla mnie wydarzenie, pierwsze spotkanie z wami. To było w tygodniu, to było w czwartek, to było w ciągu dnia, to było w czasie jeszcze wakacji studenckich. I było spontanicznie zapowiedziane. Nie spodziewałam się, że tyle osób się zjawi i że będzie tak wspaniały dzień. Cały zysk oczywiście ze sprzedaży, tak jak zapowiadałam, został przekazany Fundacji Viva, gdzie udało nam się zebrać prawie 1000 zł, sprzedając kilka sztuk moich ubrań. Także ja byłam po prostu wzruszona. Było to dla mnie niesamowite przeżycie, żeby móc poznać was, porozmawiać z wami przez tyle godzin, tyle nowych twarzy, tyle zdjęć, tyle uścisków, tyle miłych słów, tyle wspólnych tematów. I naprawdę bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyszły, ale nawet tym, które chciały przyjść, ale nie mogły się zjawić. Dziewczyny, jesteście super, było naprawdę wspaniale i tak się cieszę, że mam takich wspaniałych widzów. I teraz wszystkie osoby, które były na spotkaniu albo które chciałyby być na spotkaniu, wymyśliłam sobie, że założę grupę na Facebooku, gdzie możemy my rozmawiać sobie na tematy, które nas interesują, czy to będzie weganizm, czy to będzie etyczna moda, czy to będzie ekologia, ale takie miłe miejsce prywatne, gdzie można wymienić się wrażeniami, bo to było wspaniałe, że kiedy ja gadałam z jakimiś osobami, to inni się poznawali, dziewczyny ze sobą gadały i wymieniały się różnymi poglądami i było naprawdę fantastycznie. Także dostaję wam link do grupy, szukamy nadal na nią nazwy, więc klikajcie sobie w odnośnik i zapisujcie się, ja będę was osobiście tam dodawać. Oczywiście, jeżeli macie ochotę. I też muszę podziękować na koniec Dagmarze z Forest za zorganizowanie tego wspaniałego wydarzenia. Dzięki, Daga, jesteś super i to był najlepszy pomysł na świecie. I oczywiście też Fundacji Viva, Naturze Cold Press i Oh My God, czyli wszystkim osobom zaangażowanym w to wydarzenie. Było naprawdę magicznie, wam serdecznie wszystkim dziękuję. Będzie ich więcej. Obiecuję, że coś wymyślę, bo jak już się zacznie, to ta magia i ta przepiękna atmosfera musi trwać. Kochani, to jest koniec moich ulubieńców. Bardzo długa lista, bardzo długi film. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Jak zawsze podzielcie się swoimi ulubieńcami w komentarzach i my widzimy się w kolejnym filmie już za tydzień. Pa, pa!